Hello, siema wszystkim. Sorry za lekkie opóźnienie, ale oczywiście zaktualizowałem 3 minuty przed streamem OBS-a i wywaliło mi wtyczkę od kamer. Także wszystkie kamery przestały nagle działać. Musiałem wszystko na szybko instalować, ale już jestem. Także witam wszystkich serdecznie na kolejnym streamie z nudnej naprawy iPhone'a. Także będziemy zaczynać, ale dzisiaj zrobimy troszeczkę inaczej. Dzisiaj zaczniemy od przelania pieniążków, które zebraliśmy przez ostatni stream, czyli 5481 zł. I zaczniemy z streama po prostu od przelania tych pieniędzy na tu potrzebujące osoby. I słuchajcie, ja tu już mam wstępnie wybraną osobę. Jest to chłopczyk tutaj z Suchedniowa. Tylko muszę zerknąć, bo wczoraj przeglądałem to na komputerze i nie wiem, czy znajdę to. Tak, Krzyś z Suchedniowa. Zaraz wam udostępnię ekran, zobaczycie, jak to wygląda. Może jeszcze poczekamy chwilkę, aż będzie trochę więcej osób. Tak, poczekamy do 50 osób przynajmniej. I może to ogarniemy. Co Bartosz, potem. Mysza, słuchaj, siema. Tutaj dostaniesz od nas ekstra prezenty ze względu na to, że rozmawiałem z Kluską po ostatnim streamie i dzielnie tutaj walczyłaś też o laptopa i spodobało nam się, nam obydwojgu spodobało się twoje podejście. Także do Kluski miały lecieć jakieś tam specjalne gifty, ale uznał Kluska, że dla ciebie to wszystko, żeby było. Także jakbyś mogła przypomnieć się tylko, wrzucić na maila, że ci to teraz powiedziałem, bo jutro mogę mieć łeb kwadratowy i nie powiedzieć tego Bartkowi. Przypomnij się i jutro od nas wyleci jakaś paczuszka z giftami dla ciebie, specjalnie, for you. Także takie od ogłoszeń parafialnych zaczynam dzisiaj. Siema, siema. O, widzę, że sporo osób chodzi, fajnie. Jeszcze chwilka, zaraz będziemy przelewać pieniądze. Tak jak mówię, 5481 zł. Tyle pieniędzy będzie przelane. Przelane na leczenie Krzysia z Suchedniowa. I zaraz będziemy ogarniać to. A potem zajmiemy się już tym, co zwykle, czyli naprawą. Na prawą, tylko tutaj zerknę, żebym to miał dobrze na pulpit. Na dobry pulpit podgląd. I to nie jest ten pulpit. I nie ten. A to będzie ten, dobra. Nie, ja dzisiaj jestem po prostu zmęczony psychicznie. O, Kamil, łapa w górę. Super, szczapka pasuje. Powitać wszystkich. Jestem tak zmęczony psychicznie, że po prostu mój mózg jest po prostu kwadratowy. Nie wiem. Ciężko łatwo żyć. Ciężko łatwo żyć. I dzisiaj też sobie wybrałem taki telefon po prostu, który aż prosi się o kłopoty. Ale ale musimy coś takiego zrobić, bo to jest telefon, który też długo u nas już wisi i po prostu, żeby odkwadratowić głowę z kolejnego jakiegoś tam problemu, który jest, trzeba go zrobić. Dobra, jeszcze sobie przymknę drzwi, żebym tutaj echa nie miał. Słuchajcie, w ogóle powiem wam, że hitem jest filmik, który wrzuciłem, short z naprawy ABS-u do Qashqai'a. Słuchajcie, Sławek, łapa w górę dla ciebie, dzięki. Fajnie, że zacząłeś zbiórę, rewelacja. I słuchajcie, zrobiłem taki szybki short z naprawy sterownika ABS-u do Qashqai'a. W ogóle z hitem, nie? On ma teraz w tym momencie, sprawdzę ile ma. To wam powiem.
A, zmienimy już też podgląd na ten. Słuchajcie. W tym momencie ma 144 tysiące wyświetleń na YouTubie. 1692 oceny pozytywne. I słuchajcie, na Facebooku chyba jest 700 tysięcy wyświetleń, ale to nieważne, nie o to chodzi. Robiłem ten, to bardzo szybko robiłem tego shorta. Naprawdę robiłem go szybko, bo to było już po pracy, była chyba tam 17 czy 18. Mówię, a muszę to zrobić, bo muszę naprawić ten sterownik, zrobię szybko. I naprawdę zrobiłem go szybko na kolanie, tam trochę posmarkałem te luty, faktycznie niezbyt prosto. I słuchajcie, i największym hitem w tym wszystkim jest to, że krzywo przylutowałem MOSFETy według większości ludzi, którzy komentowali, lutuje gorzej niż ich czteroletni syn. I słuchajcie, hitem, najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że robię filmy naprawdę z takiego specjalistycznego lutowania i naprawdę robimy tu fajne rzeczy i na żywo i w ogóle wszystko. A największą popularność ma film, w którym według niektórych zrobiłem coś brzydko i źle. I powinienem w ogóle zamknąć firmę i w ogóle wszystko. A co najlepsze, ten film ma największą oglądalność. Na Facebooku nam tak wyrąbało zasięgi, że to jest po prostu niesamowite. Mamy po 30 wiadomości dziennie o naprawy. Masa sprzętu nam zleciała do napraw fizycznie. Plus to samo na Facebooku doleciało, na YouTubie prawie 1000 subskrybujących doleciało w ostatnim czasie. Także komentarze hejterskie, że po prostu beznadziejnie to zrobiłem. Powiedziałbym hu, ale przez 30 minut nie mogę przeklinać. A okazuje się, że taki film przynosi największy po prostu plus. I zastanawiam się, czy po prostu nie wrzucać wszystkiego takiego, że coś rozwaliłem, bo wtedy będzie chyba największy zasięg i największa skuteczność tego filmu, bo nie wiem, jak to inaczej zrobić. Także no, naprawdę, no faktycznie może tam trochę przysmarkałem te luty, ale tak to mi wyszło. Nie, jakoś niespecjalnie się nie spinałem z tym. Działa, pieniądze zainkasowane, klient się cieszy, jeździ. Ale no, fame jest niesamowity, nie? Co najlepsze, każdy mówi, że to jest dla mnie antyreklama i że powinienem usunąć ten film w tych komentarzach, a przyniosło to całkowity odwrotny skutek, bo po prostu, naprawdę, po prostu przyrost jest lawinowy. Także dzięki wszystkim wam za oglądalność i za te filmiki. Obiecuję, że zrobię kolejny zrąbany filmik, będzie super. Okej, przerzucamy się w takim razie na pulpit i przelewamy pieniążki. Słuchajcie, mamy tutaj leczenie Krzysia. Krzyś jest z Suchedniowa. Krzyś jest z Suchedniowa, nie będziemy tutaj czytać, nie wiadomo jak tego opisu, to nieważne, no ale jest tutaj rozlany naciekujący glejak mostu. No ogólnie tragedia, tak? Co, nie ma nawet dyskusji, no tragedia, tutaj chodzi o wizyty lekarskie, o badania, wyjazd, samo wysłanie próbek do badań do Niemiec to koszt około 20 tysięcy złotych. Czyli mówimy tutaj w ogóle o zaczęciu jakimś leczeniu, już nie mówiąc o w ogóle samym w sobie leczeniu, bo w Polsce rozłożyli jak zwykle ręce. No może nie jak zwykle. Także nie będę mówił tak, bo polscy lekarze też są fenomenalni, ale no gdzieś tutaj czasami są jakieś blokady po prostu i nie są w stanie czegoś zrobić i okazuje się, że tylko ratunek jest za granicą. Także postanowiłem, ze względu na to, że mamy tutaj bardzo blisko i Krzyś jest moim sąsiadem, bo Suchedniów jest bardzo niedaleko, także postanowiłem, że całość z tych pieniążków przelejemy na Krzysia. Mam nadzieję, że nikt nie ma z tym żadnego problemu i te 5481 zł właśnie w tym momencie przelewamy dla Krzysia z Suchedniowa. Mam nadzieję, że te pieniądze się przydadzą, nie chcę nic się zapisywać. 5481 zł. To zapłaćmy blikiem. O kurde, czy ja mam w ogóle takiego blika? Chyba tak. Tutaj to nie. Serwis 24. Kanał YouTube. I widzowie. Dobra, bok. Trzymamy kciuki za Krzysia. Okej, chyba wszystko.
Myślę, czy dopiszemy coś tutaj w wiadomości. Kurczę, czy moglibyśmy jakiś pomóc jeszcze w jakiś sposób? Nie mam pomysłu. Okej, okay, wpłacamy. 5481. Nie, nie możemy na kotka. I telefon. Gdzie mam telefon? Tutaj. Cyk. Okej. Okay. Pykło. I cyk, jest! Serwis 24, kanał YouTube. Widzowie, dziękuję za twoją wpłatę. Super! Mamy to. 5481 zł leci, poleciało dla Krzysia. Mam nadzieję, że te pieniądze w jakiś sposób pomogą. I tym fajnym akcentem zaczynamy dzisiejszego streama. To dzięki wam też to wszystko się udaje. Także wracamy do zwykłego ekranu, wracamy do zwykłej naprawy i spróbujemy coś naprawić albo coś zepsuć na samym początku. To już kwestia uznania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle mamy tak dużo telefonów do zrobienia i są tak beznadziejne te naprawy, a te płyty w 12 i 13 są po prostu z plasteriny. Tragedia. Tragedia, jednym słowem tragedia. No a cóż zrobić? Słuchajcie, tutaj mamy takiego telefona, którego już tutaj mój Robert mocno maltretował. Niestety jest to telefon, który do nas wrócił, którym chyba na samym początku robiliśmy. Co my w nim robiliśmy? Nie działał chyba zasięg. Nie działał zasięg i były zrobione chyba połówki plus kondensator. I potem nie wiem, czy się nie udało tego sprawdzić, albo czy był nie do końca sprawdzony. Okazało się, że podczas rozmowy nie słychać nic w górnym głośniku. Ogólnie górny głośnik działa, a nic nie słychać. I teraz tak. Muszę znaleźć kod do niego. I on do nas wrócił. No i były robione połówki. Znowu. Nie wiem, czy tutaj swap nie był robiony, bo bardzo możliwe, że jest. Zaraz to sprawdzimy, albo napiszę ewentualnie i będę wiedział. Tylko czegoś mi tu brakuje. 15940. Siema, siema. O Jezus, jaki kot. A. Dobra, działa. Oczywiście baseband działa. No ale no nie słychać tego dźwięku. To urządzenie, czyli mamy tutaj wszystko, firmujemy modemu i w ogóle cuda nie widzę. Gwiazdka Płotek 06 Płotek. E-mail też mamy. Ja sobie teraz spróbuję zadzwonić. Tylko nie pamiętam, czy na głośno mówiącym działało, czy nie. I zaraz się dowiem, co tu było konkretnie robione, też bym nie przestrzelił. Wiecie co, chyba włożę swoją kartę SIM.
nie upadł, nie był zalany, zgubił zasięg, a potem nie działał ten dźwięk, tylko tak, właśnie. Wymontuję sobie kartę SIM ze swojego, bo chyba nie mam tutaj żadnej takiej testowej karty SIM, oczywiście, bo jest bida z nędzą w firmie. Cięcie kosztów i w ogóle. Także na razie pozbędę się karty swojej. Włożymy tutaj i sobie gdzieś zadzwonimy i zobaczymy, czy będzie ten dźwięk. Może się naprawił, może już się naprawiło i będzie działać. Powiem szczerze, usterka z tych ciężkich, bo z tego co wiem, to chyba Robert w końcu słapował dolną połówkę i chyba to nie pomogło. Chyba. Zobaczymy. No zasięg normalnie łapie, tak? Także tu jest wszystko ok. Ja wcześniej nie miał w ogóle, nie miał sieci. Zadzwonimy na nasz numer firmowy. Dobra, to odezwę się później na spokojnie. Poczekajcie, bo tutaj zasięg przecież jest z kosmosu. Kosmiczny zasięg. Czekajcie, żebym tutaj żadnych informacji nie udostępnił. Zobaczymy tu. Włączymy rozmowy przez Wi-Fi calling. Już dzwoni? O, Santa Lamus, właśnie, myślałem o tobie. To jest kolejna rzecz, którą musimy obgadać. Nie przejmuj się, poczekaj sekundkę. Twój laptop niedługo do ciebie wyleci. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze w tym tygodniu. Ale pamiętaj, że masz u nas tego laptopa. Także jeszcze chwilka cierpliwości i zostanie do ciebie wysłane. Czemu nie dzwoni? A, dobra, dzwoni, tylko nie słychać. Zapomniałem, że tu. No tu nic nie słychać. Przyłożę wam do ucha telefon, nic nie słychać, a nam. Poczta głosowa. Na głośno mówiącym, a na głośniku jest cisza. Cisza z makiem, niestety. Także nie działa. Głośnik jest wykluczony, bo głośnik ogólnie w czasie jakiegoś tam chyba YouTube'a czy czegoś, zaraz odpalimy może. YouTube. No, włączymy jakiegoś, nie wiem, kubańczyki. Nie będziemy włączać, bo potem mi zablokują streama. Nie, dobra, stój. Kurde. Nie chcę jakiegoś, jakiś taki techniczny film. Dobra, wpiszę serwis 24. Dobra. Naprawimy dzisiaj MacBooka? No jasne. A1466. No i tu słychać. Ten głośnik jest bardzo głośny. Także głośnik jest spoko. I słuchajcie, w czym jest ogólnie problem? Problem jest w tym, że w czasie rozmowy nie jest zapinany ten głośnik górny, tak? Czyli on fizycznie działa, on fizycznie jest sprawny, on nie jest zepsuty, bo klient nam to odesłał z informacją, że znaczy może nie z jakąś pretensją, ale znaczy może zepsuliście mi głośnik przy naprawie, bo wcześniej był brak zasięgu, a teraz nie działa głośnik. Tylko ten zasięg teraz wrócił, a nie działa ten głośnik podczas rozmowy. Dokładnie tak, miałem, Bartosz, takiego telefona i to był mój 12 Pro, którego notabene później długi czas używałem. To było to i faktycznie tam musiałem, z tego co pamiętam, zrobiłem swap dolnej połówki. O, Media Store, łapa w górę, super. Dzięki. Łapka w górę dla ciebie i fajnie, mam już prawie 200 zł na zbiórki nowej, zaczętej na dzieciaki, rewelacja, jesteście super. Nie jest to soft, bo było to wykluczane.
Prawdopodobnie problem leży w jakiejś w połączeniu między basebandem a procesorem, tak? Albo kodekiem audio. No gdzieś tutaj ta linia komunikacyjna jest w jakiś sposób albo przerwana, albo coś jest nie tak. Także po prostu zrobimy sobie taką inspekcję wizualną. Zobaczymy, co tutaj ten mój Robert napsuł. Może znajdziemy jakąś pierdołę, która gdzieś mu tu umknęła. Może gdzieś tam delikatnie coś się zwarło. Może jakaś zagubiona kulka. No nie mam pojęcia zielonego. To w każdym razie wiem, że... Znaczy tutaj mój Robert się poddał co do tego telefonu. No i po prostu ja już biorę go na swoje barki i jako ten podobno z większym doświadczeniem będę próbował go uruchomić. Przydałoby się, bo to już jest gwarancja, reklamacja, czyli to, co każdy serwisant po prostu uwielbia. Tak, wiem, dużo, nigdy nie macie reklamacji niektórzy i takie sprawy. Chociaż ciężko mi jest w to uwierzyć, ale znam takie osoby, które tak mówią. No i właśnie nie wiem, czy ten swap szybki będzie, bo tu był robiony swap. To jest pytanie, bo teoretycznie już to jest wykluczone, aczkolwiek zobaczymy, w jaki sposób to było zrobione. Czy znajdziemy jakiegoś babola, czy nie znajdziemy babola. To są takie ciekawe rzeczy, które mogą wyjść, ale wydaje mi się, że tutaj nie powinno być jakiejś dużej niespodzianki. Wydaje mi się, że to jakaś pierdoła, że to pójdzie ogarnąć. Właśnie włożę sobie kartę do fona. Jakby ktoś miał dzwonić jeszcze, to ktoś chociaż do mnie dodzwoni. Okej. Okay. O, wyłączyłem, sorry, przez przypadek wyłączyłem mikrofon. Nie wiem, jak to się stało. Już powinno być dobrze. I teraz szybka inspekcja wizualna. Czy my tutaj mamy jakieś... Test czatu. O, coś się stało? O, już może coś się zepsuło przez chwilę. Jacek P. Kurczę, ciężki temat. Był grzebany ten telefon, coś było z nim robione. No tutaj to nie wygląda nic źle. W miarę to wszystko ogólnie jest czyste. Także tutaj raczej nie widzę jakiegoś większego problemu. Wizualnego przynajmniej. Dupka też nie wygląda na jakąś uszkodzoną. Dobra, nie ma co się tutaj bawić. Bierzemy podgrzewacz. Chwilowo używam podgrzewacza tego od mechanika. Znaczy chwilowo. Powiem wam szczerze, bardzo wygodnie mi się robi nim. To jest ten podgrzewacz, pokażę wam go stąd. Robię nim połówki i szybciej się fajnie nagrzewa. No i tak chyba trochę się zacząłem do niego przyzwyczajać.
Oczywiście tutaj już też już mam, jestem bardziej obyty tu z funkcjami. No, poza tym, że no mamy tutaj ten dostęp do tego wykresu, który bardzo jest wąski, czyli tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przeanalizować w okresie czasu jakimś dłuższym, jak wyglądał ten wykres, tylko ten wykres nam leci tu jak strzała. Także tak naprawdę on jest tylko raczej takim wizualnym, fajnym aspektem, że widać, zauważymy, że w ciągu 30 sekund temperatura spada, tak? Ale potem nie możemy sobie sprawdzić, jak ta temperatura się utrzymywała, czy zrobił nam się z tego jakiś wykres. To się tak zadziało. Także mamy tutaj po prostu dostępne też cztery nastawy w sumie. W sumie to chyba 5. Pierwszy to taki, powiedzmy, że podgrzewanie płyty do 100 stopni. Potem mamy do tych podgrzewania płyt połówkowych faktycznie troszeczkę wyższa temperatura się przydaje, to mamy ustawione 120 stopni. Oczywiście możemy to zmienić. Fit to nie mam żadnego do tego. Paster printing to jeszcze bardziej, nie wiem o co chodzi. Soldering 180, dobra, nieważne. W każdym razie mamy te nastawy, oczywiście możemy je zmieniać i możemy też fizycznie zmieniać tę temperaturę, czyli sobie tu ustawiam, zmniejszam i klikam plusik, to zaczyna mi grzać, czyli tutaj już grzeje i już zaczyna się nagrzewać, naprawdę szybko się nagrzewa, a minusikiem jak przytrzymam, to przestaje grzać, plus włącza się wentylator, który chłodzi nam całą tą podstawkę i płyta fajnie nam się tutaj powolutku studzi i no, pozwala potem na sprawdzenie ewentualne. Także bawię się na razie nim. Fajne, że są te zamienne końcówki, znaczy końcówki, te dostawki, płytki pod różne płyty. Także nie mam tych kilku dostawek. Jest on, prawda, co prawda trochę wyższy, jest lżejszy, ale tak trochę się z nim polubiłem i nie skreślam go. Myślę, że go po prostu kupię, bo miałem go oddawać, ale chyba go zostawię sobie nawet jako taki kolejny sprzęt, który... No lubię takie rzeczy mieć i lubię mieć kilka takich rzeczy. W razie W, nawet jak się jedna zepsuje, to mamy ją w pogotowiu. Lub po prostu jak coś mi nie idzie, to mogę sobie to zmienić. Nadal uważam, że te łapki nie są do końca przemyślane i mogłyby być trochę lepsze, ale jakoś tam powoli sobie radzę z tym i gdzieś tam się do tego przekonuje. Także na ten moment fajny sprzęt i jakiegoś większego złego słowa nie mogę o nim powiedzieć. Wiadomo, nie jest to jakaś kosmiczna technologia, nie robi nam kawy, ani nie robi sam płyt, ale spełnia swoje zadanie. Do kupienia jest na Fonparcie z kodem SERVICE24. Pamiętajcie, macie 5% zniżki. Także tu mamy płytę, która już była rozlutowywana, czyli teoretycznie możemy sobie ją rozlutować, powiedzmy. Dobra, ustawimy to 160 stopni, zobaczymy czy pójdzie. Klikam plus i zaczyna mi to już grzać. I za chwilę powinienem móc ją sobie tak po prostu rozlutować. Dzięki Piotr, przyda mi się to powodzenie, bo dzisiaj będzie dużo mierzenia, dzisiaj będzie dużo diagnozy. Może nie będzie dużo lutowania, jeśli nie będę musiał robić żadnego dziwnego swapa, ale może się okazać, że na tych częściach uda mi się to na spokojnie zdiagnozować. Chociaż czuję się trochę spompowany, bo od 7 w robocie, tak naprawdę na godzinkę poszedłem do domu na chwilę. Wyszedłem w sumie o 17, przed 18, 18.30 wróciłem tu z powrotem. No to ja siedzę w sumie to, bez pół godziny to siedzę od 7 rano tutaj w firmie, czyli jestem już 13 godzinę w pracy. Pozdrawiam wszystkich, którzy pracują tyle czasu. To jest po prostu niesamowite. Jak można, nie wiem, jak ludzie mają własne, ktoś ma przeświadczenie, że ten, co ma własną firmę, to bardzo mało pracuje i wszyscy na niego pracują. A wychodzi tak naprawdę, że w pracy jestem najdłużej ze wszystkich. Niesamowite. Nie, nawet nie chcę się o tym myśleć. O, siema Anatol. Łapka w górę dla ciebie. Słuchajcie, łapki i łapki, bo tu widzę, że łapek nie ma. Nie to, żebym się upominał, bo nie jestem z tych, co się upominają, ale grzecznie upominam, że mamy tylko 31 polubień, a 97 osób w tym momencie ogląda transmisję. Także gdzieś tam, jak komuś się omsknęła ta łapka i nie dołapkował, to
Słuchajcie, naprawdę się nie pogniewam, jak tych łapek trochę nam przybędzie. Pamiętajcie, że pozwala nam to troszeczkę zwiększyć zasięgi. Może ten stream się pojawi osobom, które nie widziały tego streama i być może wtedy uzbieramy kolejne pieniążki dla kogoś, komu będziemy mogli pomóc. Super, dzięki, widzę, że łapki już wskakują. No i oczywiście pamiętajcie, kto nie zasubskrybował kanału, to jak najbardziej polecam subskrypcję. Będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowymi rzeczami, które się u nas pojawiają. I w końcu już niedługo nowy film z nową postacią w naszym uniwersum Serwis 24. Będzie to już naprawdę bardzo, bardzo niedługo. O, siema, siema Dawid. Siema Mirek. Fonparts to jest fonparts.pl. Już można pisze to. I pamiętajcie, serwis 24 kod to 5% zniżki. Także polecam, polecam korzystać z niego, bo wtedy będziecie mieli po prostu taniej. A w tym momencie mamy już tu niby 160 stopni osiągnięte. I w teorii powinienem móc ją już podnieść, ale niestety jeszcze nie mogę. Podbijemy sobie o 10 stopni, zobaczymy, czy wtedy zejdzie. Maksymilian, siema! Powitać, powitać. I czekamy. Czekamy, czekamy. Wiadomo, że ta płytka grzejna jest na innej płytce, bo dostawiamy to, także na pewno to przekazywanie temperatury nie jest takie, jakie mogłoby być w takim bezpośrednim podgrzewaczu. Także gdzieś tutaj jakaś zwłoka na pewno jest. Musiałbym w sumie sprawdzić sobie pirometrem, jaka tu jest faktyczna temperatura. A wiecie co? W sumie to pójdę po pirometr, sprawdzimy to od razu. Także pilnujcie streama, żeby nikt nas nie ukradł. Ani nie ukradł. Jestem. Teraz tak, z ciekawości zobaczymy, ile stopni tu jest. Wiadomo, odbija się trochę. Górna połówka to się zanim nagrzeje, to minie 400 lat. Ale mamy 160, no około 160 stopni. 165 nawet, 166. Ustawiane mamy 170, także powiem szczerze, że wcale źle to nie wygląda. I czy już nam płytka chodzi? Dlaczego ty się nie chcesz rozlutować jeszcze? Maleńka, o, troszeczkę odchodzi. Dobra, damy mu jeszcze 5 stopni. Nie, co ja sprawdzam tu? O, chcę tak, żebyście widzieli. O, faktycznie idzie. Czyli nastawione mamy 175, mamy no tam parę stopni mniej, prawda? No wiadomo. Lepiej w tą stronę niż za dużo. Lepiej mieć troszkę mniej. Bo na przykład może być tak, że ustawimy sobie 100, a no robi nam 150, tak? Że tego to różnie bywa. Słuchajcie, ogólnie to z jednej strony to wolne nagrzewanie się podgrzewaczy wcale nie jest minusem, bo pamiętajcie, że przyrost temperatury powinien być no nie może być zbyt szybki. Bo dochodzi do naprężeń i może być źle. Także raczej ta wolność nagrzewania wcale nie jest taka zła. No, kwestia poczekać tam 3-4 minuty dłużej. Wydaje mi się, że w skali
dynia to nie jest jakaś super, czy tam nawet 10 minut dłużej, no niech to będzie 10 minut, to nie jest coś, co nie da się przeżyć. Rozumiem, jakbyśmy robili 1000 telefonów dziennie, no to razy 10 minut, no to no oczywiście to abstrakcyjne jakieś wartości podałem. Dobra, robilibyśmy, nie wiem, 10 telefonów dziennie, no to po 10 minut na każdy, no to mamy 100 minut, tak? No to mamy półtorej godziny. No to faktycznie ucieka nam to półtorej godziny z życia, ale czy aż tyle robimy i czy to faktycznie tak wygląda, ciężko powiedzieć. Ok, przełączamy się na mikroskop. Zobaczymy teraz, co tutaj się dzieje. Biorąc pod uwagę to, że teraz trochę temperatura była nie taka i była trochę zbyt niska, tak? Nie roztopiło się wszystko tak jak powinno, ale zeszło. No i czyli to nie jest tak, że tutaj te wszystkie kulki się nie przykleiły, bo ten telefon był full sprawny. Tylko kwestia tego, że nie mieliśmy tego dźwięku. Tak, baseband był. Nie była płyta swapowana. Poczekajcie. Nie była płyta swapowana. Już na stówkę ustawiłem nagrzewanie. No nie była płyta swapowana. To co mi się ubzdurało, że tu mógł być swap płyty robiony? No to jak nie był swap robiony, to sobie przemierzymy. Ty, no dałbym sobie głowę uciąć, żeby było, że miało być swap robiony. Może być. Przemierzymy sobie wszystkie piny komunikacyjne między basebandem a górną płytką. Zobaczymy sobie. Może gdzieś nam nie mamy sygnału. Może być tak, że na interpozerze nam tutaj coś padło i może to podlutujemy. Bo też szkoda robić swapa dla tylko jednej rzeczy. Aczkolwiek pamiętam, że w 11, w tej 12 dużo rzeczy powymieniałem i nie znalazłem przyczyny, czemu tak się działo. I w końcu swap, kompletny swap pomógł. Dobra, na razie wyczyścimy to, chociaż powiem szczerze, że średnio to wygląda wszystko. Zastanawiam się, czy w testerze byśmy mogli to sprawdzić. Dobra, na razie to przeczyścimy. Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie wyczyśćmy, przygotujmy sobie płytę do lutowania, a potem będziemy się zastanawiać, co tutaj jest zrobione, a co mogłoby być zrobione lepiej, bo pamiętajcie, że nasza praca to jest ciągłe samodoskonalenie i musimy starać się poprawiać swoje błędy i powinniśmy po prostu starać się też robić wszystko lepiej. Kto ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. Także my też nie jesteśmy wszystko wiedzący i czasami niektóre rzeczy nas zaskakują. Ale jest to normalne w serwisie, że raz idzie wszystko pięknie i cudownie i naprawdę idzie zarobić dobre pieniądze. Jak wszystko idzie oczywiście sprawnie, ale to raczej jest to nie jest większość czasu, ale niestety są takie serwisy, które wydają się, że będzie szybka naprawa, szybkie pozbycie się problemu, a okazuje się, że to całkowicie inaczej jest. Okazuje się, że spędzamy nad telefonem cały dzień, a on nadal nie chce z nami totalnie współpracować. No i na przykład summa summarum okazuje się na sam koniec, że jest ten telefon nienaprawialny. No ale to już w przypadku uszkodzeń jakichś na przykład układów, które są no, przypisane, tak? Albo ewentualnie po prostu jego naprawa w końcu po takiej w 100% pewnej diagnozie okazuje się, że naprawa po prostu jest no, po prostu nieopłacalna, bo przekroczy to wartość telefonu i wtedy no, nie ma sensu tego robić. Także no, czasami po prostu może tak wyjść. I coś, co się wydawało na początku oczywiste, to jednak...
czekajcie. Siema, siema. A wiem, że fajna czapeczka, wiem, wiem, mi też się podoba, chodzę w niej. Reklamuję. Cały weekend przechodziłem w koszulce jest jabłko i w czapce jest jabłko. Także robię reklamę, gdzie się da. Na zakupach, w sklepach i w ogóle wszędzie. Słuchajcie, w ogóle hit dzisiaj, też kolejna rzecz. Kurde, hit, od Bartka mi hit przeszło. Dzwonił do nas człowiek. Nie wiem, czy przyjedzie faktycznie, czy nie. Który twierdzi, że w Warszawie o nas bardzo dobrze mówią, bo robiliśmy menedżerowi Edyty Górniak i Dody MacBooka i go naprawiliśmy i on bardzo nas poleca w Warszawie. I same dobre, same superlatywy o nas lecą. Ile w tym prawdy jest, nie mam zielonego pojęcia. Taką informację dostaliśmy dzisiaj. Nie mogą być czapki po 9,99, bo była zmieniona cena. Oczywiście, że są zmienione. Są w cenie już tej, która powinna być. Fizycznie. Dobra, przeczyszczone. Dobra, to tu jest OK, czyli tak, wyłączamy wariata. I on sobie, nie wiem czy to usłyszycie. On sobie chłodzi to wszystko.
Stanisław, łapa w górę dla ciebie. O, Damienu, serio? Będziesz? O, no to super. Będzie 6 osób, powiem szczerze, że będzie grubo. Zobaczymy, już nakupowałem rzeczy. Pokupowałem nowe pensety. O, jeszcze groty muszę zamówić, ja pierdzielę. Dobra, to zrobię to później. Także będzie grubo, będzie grubo. Ostatni raz 6-osobową grupę miałem. No bo 5 były później, ale 6 osób było w zeszłym roku, chyba w marcu. Także to tak delikatnie ponad normę. Ale akurat tak te dofinansowania przeszły, że już nie chcieliśmy tego zmieniać na 5 osób. Także w 6 sobie też poradzimy. Co prawda ktoś będzie musiał siedzieć w drugim rządku sam. Ale to chyba nie będzie jakiś duży problem. Ja tam bym sam chciał siedzieć, bo nie podglądałby mi ktoś, jak coś robię. Dobra, słuchajcie, czyli tak, dolna płytka się chłodzi, niech się chłodzi, a teraz sobie jeszcze cykniemy tutaj górną płytkę, zobaczymy, co tutaj się dzieje, czy tutaj coś, tutaj może tutaj się zadziało złego albo mniej złego, może jakaś kulka zagubiona. Może coś się skleiło, może coś do kodeka audio się przykleiło. Ale chyba nie. No nic, podczyścimy to. A czemu tutaj są te? Czemu to są jeszcze te kawałki z tej cyny? Z tymi podkładkami. Tutaj też? O, tak, Maćku, czyli... A, bo ty byłeś razem z Michałem, tak? Dobrze pamiętam? Z Michałem Kowalskim. No kurde, nie było chyba źle. Wtedy była to była pierwsza taka duża grupa dla mnie, także to też była trochę nowość. No teraz już powiem szczerze, po tym roku to jestem już mocno obyty. Także już nawet jak byłoby 30 osób, to kwestia tylko dobrego rozdysponowania. No nie, no 30 to przesadziłem. Te 5-6 to jest optymalnie. I też fajnie, bo się znajomości zawiązują. No dobra, no nie widzę tutaj nic zrąbanego, nie widzę tutaj żadnych jakichś takich śladów przegrzania. Raczej to zostawiłem w spokoju, czyli znowu tutaj też czyścimy tą płytkę i będziemy starali się... Nie no, sala jest na 10, ale teraz cały tylny rząd to jest regeneracja wyświetlaczy, także raczej... Jedno to stanowisko zaadaptujemy specjalnie pod tą szóstą osobę na tym szkoleniu, ale docelowo już tutaj ma być tylko 5, a 5 jest z tyłu, cały tylny rząd jest na wyświetlacze, żebyśmy nie musieli tak tym sprzętem żonglować co chwilę. To jest to w ten sposób już zorganizowane. Notabene skończyliśmy w full mixa, nie wrzuciłem zdjęć w ogóle z ostatniego dnia, muszę jeszcze dorzucić posta na Facebooka. Tak to jak jest, jak się jest marketingowcem, szefem, serwisantem, zaopatrzeniowcem, myślicielem, rozwiązywaczem problemów, wszystkim w jednym w tej firmie, to nie starcza mi na wszystko czasu. Także muszę to ogarnąć. I jutro mamy kolejne szkolenie. Jutro mamy szkolenie z regeneracji wyświetlaczy LCD i dwie osoby będą. Tak akurat się złożyło. Także tydzień po tygodniu normalnie szkolenie za szkoleniem. W ogóle też super sprawa, bo dostaliśmy dzisiaj zapytanie, no już decyzję, tak, że modivo.pl wysyła do nas 3 osoby na szkolenie z serwisu laptopów i telefonów.
I zachodzę w głowę, po co im szkolenie z serwisu laptopów i telefonów? Ale przemyślałem sprawę, że może mają jakiś... No to jest duża firma, tak? To sklep internetowy, ale... No też są ludzie, którzy sprzedają, którzy tam pewnie mają komputery i pewnie mają swoich serwisantów, którzy im coś robią. I przychodzą do nas osoby, będziemy mieli grupę pięcioosobową ze szkolenia laptopów i telefonów takiego podstawowego z lutowania i z, no i z takiej naprawy. I trochę lutowania, trochę naprawy, trochę wymiany jakichś tam ekranów, wyświetlaczy, baterii w telefonach Android i iPhone. Będziemy mieli pięcioosobową grupę pod koniec czerwca. PSLF Gaming. Zależy od tego, jaki serwis, co chciałbyś robić i w ogóle wszystko. To bardzo dużo z czynników, także ciężko powiedzieć, czy ty chcesz, ten budżet masz na, też na meble, czy tylko to ma być stanowisko serwisowe, czy to ma być jeszcze sklep, czy to musisz powiedzieć trochę więcej. A po drugie właśnie, dobrze, że fajnie, że zadałeś to pytanie, bo teraz w planach oczywiście, czyli to, co zwykle mam w swoim życiu plany, ale zakiełkował mi pomysł w głowie przez weekend, że nakręcę taki cykl małych odcinków, krótkich odcinków, albo jeden odcinek, zobaczymy jak to będzie wyjdzie, z właśnie takiego takiej podstawy albo takiej porady, co zrobić, żeby otworzyć swój serwis, tak? Czyli na co musimy zwrócić uwagę, jak wybrać lokalizację, jaki sprzęt kupić na początek do serwisu, jak zdobyć pierwszych klientów, co zrobić z marketingiem, w jaki sposób się zareklamować. Takie powiedzmy 5 czy 6 takich porad, powiedzmy, że ten filmik byłby, no nie wiem, 5 czy tam 10 minutowy i to byłoby takie moje przemyślenia na ten temat z moich doświadczeń, takie w pigułce, tak? Także jest to w mojej głowie pomysł, który zakiełkował przez weekend i wydaje mi się, że... O, wiedziałem, że coś zapomniałem i zaproponował sobie dopełnić. To jest coś, co prawdopodobnie uda mi się w najbliższym czasie ogarnąć, o ile nie wypadnie mi coś dziwnego. Stanisław, musisz mi panik loga podesłać. Czekajcie, muszę iść uzupełnić ISO, także za 2 minutki wracam. Ciężki temat. Chyba, że jakieś takie podstawowe rzeczy, typu kupisz sobie... No nie, no co kupisz? No kupisz lutownicę, nawet kupisz jakiegoś slugona prostego, kupisz hota i kupisz mikroskop i nie masz 6 tysięcy. Także niestety ciężko będzie z takim budżetem. Chyba, że chcesz wymieniać wyświetlacze tylko i baterie, no to zestaw otwieraków, jakaś prosta lutownica, w razie czego to w 2-3 tysiącach się zmieścisz. Siema, siema.
Dobra, podczyszczone. Zobaczymy, czy tutaj test szczoteczki nie wykazał nam jakiegoś czegoś dziwnego. No, ale chyba wydaje mi się, że tutaj nie jest źle. Hej, 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 czołem, kluski z rosołem. Witam wszystkich. Przypominam, że zbieramy na dzieciaki, pamiętajcie. Mamy tylko 198 zł. Naprawdę przez ostatnie 2 czy 3 streamy żeśmy uzbierali naprawdę pierdyliard pieniędzy i to wszystko zostało przelane. Także rozkręćmy dzisiaj tą zbiórkę. Nie zwalniajmy tempa. Wiem, że już laptopa nie mam żadnego do rozdania ani innych rzeczy. Przynajmniej chwilowo. Musimy tutaj chwilkę skończyć z rozdawnictwem. Ale myślę, że na następnym streamie już jakieś nasze znowu z powrotem gadżety, czyli czapki, koszulki, ewentualnie coś jeszcze dobierzemy, żeby zachęcić tutaj do wpłat. I tak zerknę sobie jeszcze. Dobra, chyba wszystko. Ok, zrobimy teraz tak. Żebyśmy mieli jakąś taką jasność i żeby było fajnie, to sobie po pierwsze ustawimy miernik i spróbuję zrobić tak, żebyście widzieli ZXW i żebym... Tomek, czy slot aktualny? Oczywiście, że tak. W tej chwili finalnie jest 25 osób. Także niewiele mniej niż myślałem, ale... Będzie fajnie, będzie fajnie. Już zapłacony jest hotel. Zapłacony jest hotel. Gokarty są też już opłacona zaliczka. Reszta kasy będzie na żarcie i na... No i na zapłatę tam reszty rzeczy w momencie zlotu. I teraz tak, co ja muszę odpalić? Muszę odpalić ZXW lub ewentualnie JC. Co będzie fajniejsze? Chyba będzie JC, co sobie odpalimy. Postaram się, żebyśmy to tak widzieli, żebyście widzieli, co robię. O kurde, pamiętam cię. Pewnie, że tęskniłem. Co się stało, że nas znowu odwiedziłeś, a tyle czasu cię nie było? JCID. Okej. O, jaki wielki wyszedł mi ten JCID. Nie chcę go takiego wielkiego. Chodź tu, maluszku. O. O, wezmę sobie tutaj w tle może. I teraz tak, Iphone 11 Pro. Chodź tu, wariaciku. Płytę sobie ustawimy tak, jak ja ją mam. Right. O jest, of course, download the new version of motherboard. W tą stronę. Dobra, mierzymy wpierw górną połówkę. Tak sobie zrobimy, żebyśmy mieli do tego dostęp. Kurde, no nie będziecie dużo widzieć, ale... Co będzie, jak będzie zjebana pogoda? No nic, zrobimy jakiś... Zrobię... mamy taras, będziemy u mnie w domu siedzieć, albo będziemy w firmie siedzieć. Grilla postawimy pod jakimś namiotem i będziemy działać, nie ma opcji. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Siema, siema wszystkim, którzy dochodzą. I teraz tak, słuchajcie, musimy w tym momencie, ja w ogóle sobie to przybliżę trochę, poszukać jakichś pinów związanych z zasięgiem. I tutaj szukamy czegoś takiego, co jest chyba opisane z tego, co pamiętam. BBAP i 2 coś tam C. O, na przykład takie rzeczy nas interesują. O, tak jak tutaj, widzicie? Mamy tutaj, o, PCIA, AP, tu BB i takie rzeczy nas interesują, bo to są właśnie te linie komunikacyjne, które
mogą nam psuć to, czego nie powinny. Oczywiście nie znam ich wszystkich i nie będę tutaj się wymądrzał, że totalnie wiem, co każda robi, bo nie wiem. Ale sobie to przerzucimy, czyli w momencie, w którym chcemy teraz wiedzieć, co wstępnie mierzymy, no musimy się sugerować po prostu nazwami tych sygnałów, prawda? Także tutaj będziemy sobie to mierzyć, przelecimy sobie wszystkie te, wydaje mi się, że tutaj one będą, tutaj mamy, o widzicie, PCIe, AP from WLAN. O, tutaj mamy jeszcze jakieś basebandowe rzeczy. Spróbujmy zmierzyć wszystko, co ma baseband w nazwie i zobaczymy, czy nam czegoś brakuje. Akurat wydaje mi się, że jeśli ma coś brakować, to będzie brakować na górnej połówce. Znaczy na dolnej połówce, przepraszam. Ale to wyjdzie w praniu. Dobra, miernik jeszcze odpalamy, żebyście mieli podgląd. Unit. Muszę sobie w ogóle sondy zmienić, bo... Czekajcie, jeszcze muszę coś sprawdzić. Wiem, czego mi brakuje. Brakuje mi skalpela. Ja gdzieś ten skalpel zawieruszyłem. Tak jest, Stanisław. Czy będzie filmik? Będzie. Będzie filmik ze zlotu. Czekajcie, muszę coś sprawdzić z ciekawości. Oż kurwa, i znowu kamerę mi wywaliło, jak włączyłem hota. Ale dziadostwo. Zaraz się pojawi, słuchajcie, to są tylko chwilowe problemy techniczne. Mam nadzieję, że przynajmniej zaraz wróci, przynajmniej tak zawsze było. Oczywiście. Nie działa. Tak, tak. Tego karty są na zewnątrz i są też w środku. Także jak będzie padać, to będziemy jeździć w środku. Także to jest niezagrożone. Jeszcze muszę puchary w ogóle ogarnąć. Ja pierdzielę, ile jest rzeczy do ogarnięcia. Dobra, wróciliśmy z obrazem. I teraz tak. Miernik widzicie? Nie widzicie. O, tu jest miernik. I lecimy z koksem. To moje sondy też już trochę są takie wydziugane. Tu mamy masę. I tu mamy pierwszą tą linię. Tu jest druga. I tu jest spoko. Tylko tak jak mówię, wydaje mi się, że tutaj problemu na tym nie będzie. Na tej górnej połówce tu mamy masę i potem tu.
Czyli raczej problemem będzie dolna połówka, ale już tak dla świętego spokoju sobie to przelecę. Te dwie sprawdzone, te dwie sprawdzone. Tutaj to chyba nie wdzięczę. No coś w ten deseń. Dobra, tu jest ok. I szukamy jeszcze tutaj basebandów. Szukamy basebandów. Interesuje nas od masy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwa, na trzy, na cztery, na piętnaście, szesnasta i siedemnasta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwa, na trzy, na cztery, na piętnaście, szesnaście i siedemnaście. Dobrze to mierzę? Nie, to jest ta. Tu i tu. Dobra, tu jest ok. I lecimy z koksem dalej. Najgorsze jest to liczenie i sprawdzanie tak, żeby dobrze trafić. Tutaj przy tym rozstaju dróg. No tak, tak, tak. Najpierw jazda, potem picie. Oczywiście. To nie podlega żadnej dyskusji. Zaraz za procusiem. Procuś. A, tutaj mamy to. Tu się zgadza. I ta dolna też się zgadza. Tak, tak, zaraz będziemy tu zerkać. Dzięki Stanisław za podpowiedź. Już tu patrzymy. Ale mówię, bardziej trzeba będzie się skupić na tej dolnej połówce, bo zwykle tam na tym biednym interpozerze jest problem. Dzisiaj jest zero gadania, jest dużo pracy, prawda? No dzisiaj będzie tak spokojnie raczej, nie będziemy tutaj już odpalać, bo dzisiaj co mieliśmy na rozdawać, to na rozdawaliśmy, także dzisiaj mocno technicznie szukamy. O, mamy to, zobaczcie, tutaj jest to, co nas też interesuje. I tutaj mamy kilka takich, ale mamy tutaj właśnie I2S, 2AP, tu BB, Dual, to nas takie sygnały nas interesują. Takie sygnały nas interesują. I teraz szukamy tego na płycie fizycznie. Zobaczcie, jak sonda mi się zgięła. Jestem normalnie psuj taki, że szok. Więc tak, tutaj mamy wszystkie masy, czyli tu masa. Oj, tu się skończyła masa. To od tej skończonej masie tu powinna być masa i tu powinien być to, co nas interesuje. Niby powinno być 3, 2, 6, a mamy... Jest, dobrze, 0,30, ok. To by się zgadzało.
I potem sobie przelecimy już to każdy kolejny w dół, bo tu wstępnie powinny wszystkie mieć wartości. I raczej tutaj tak jest. Spoko, czyli na razie bez zmian. Potem mamy dwie masy, a potem jest zerem i potem już mamy open line'a. Dobra, zgadza się. Czyli tutaj spoczko, tu jeszcze chyba mamy, z tego co patrzę, o, tutaj mamy jeszcze wariaciki do zmierzenia, czyli znowu mieliśmy masy i tam gdzie masa nam się kończy idzie w tą, ok. Czyli potem na dole powinniśmy mieć, jest, zgadza się, potem powinniśmy mieć masę, a potem powinniśmy lecieć dalej i znowu mamy sygnał. Dobra, tu jest wszystko ok. Tu jest, wydaje się być ok. Tu jeszcze sobie sprawdzimy. O, 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 tu chyba jest ciekawy sygnał. Nie wiem, czy ten przypadkiem nie jest to, czego... Nie, chyba to nie to. BB mi się wydawało, że tu jest napisane, a to jest IOBT to bot SPK trigger. I teraz pytanie, co to robi i gdzie to idzie? Tu, a, od Wulana, dobra, no to od Bluetootha. No to dobra, to to nie to, co bym chciał, ale było blisko znalezienia nazwy sygnału. NTC Radio, NFC. A tutaj też możemy sprawdzić to. I2S1 AOP tu AMPS kodek. To też trzeba by sobie prześledzić, ale to tutaj... Co to jest właśnie? To kiedyś z tym był chyba. O, o, poczekajcie, poczekajcie. O, tak się zastanawiam. Tutaj mamy jakiś wzmacniacz i to jest połączone z tym sygnałem. I to jest kulka na dolnej połówce. Z ciekawości sobie szybko ją sprawdzę. Co tu się dzieje? Cholera. Jest dobrze. Myślałem, że tak trafię w ciemno, ale... Jest dobrze. Nieważne. Nie było tematu. Chciałem się wymądrzyć, a jak zwykle nie wyszło. Co my tutaj jeszcze mamy? Czy tutaj chyba raczej wydaje mi się, że to, co już mieliśmy pomierzyć, to udało nam się pomierzyć. Fajne jest, że w ZX, w JC nam pokazuje po prostu, jak idzie bezpośrednio każdy sygnał i z czym jest połączony. Na przykład tutaj mamy ciekawie, że klikam sobie tu i pokazuje mi linię, że przechodzi tutaj przez kodek audio bodajże. Jeszcze tutaj gdzieś tam coś łączy, idzie prosto do procesorka, a przy okazji mogę sobie tutaj zerknąć, że z dolną połówką też mi się to łączy i ten sygnał idzie do tego wzmacniacza tutaj dolnego U5000. Także fajnie tu wszystko jest porozpisywane i naprawdę ten JC taki, no, user friendly jest. A to aż tak tutaj nie jestem w... rozeznany. Powiem szczerze, nie miałem za bardzo jeszcze okazji się bawić. Dobra, tutaj to... nie wiem, czy będę się jeszcze bawił w tą górną połówkę, bo chyba wydaje mi się, że tutaj to nie ma większego sensu. I2C, APSD.
Chyba nie. Chyba nam starczy tego. Wydaje mi się, że... że lepiej byłoby chyba się skupić na dolnej tej połówce. Wydaje mi się, że tam znajdziemy odpowiedź na nasze pytanie. A to Stanisław, ja mam ZXW, mam JC awaryjnie. Znaczy awaryjnie, naprzemiennie ich używam, bo faktycznie czasami jest różnie. A czasami jest tak, że w jednym nie ma jednego schematu, a jest na przykład, znaczy BoardView to są wszędzie, tylko nie zawsze wszędzie są oznaczenia. I to jest takie czasami głupie robienie, szczególnie w tych nowych modelach. Dlatego też tłumaczę nawet na kursach, tak? No to gdzieś tam pobieżnie, jakieś tam pomiary czy coś robimy, ale tutaj trzeba po prostu spędzić czas w tym ZXW, trzeba spędzić czas w wiotce, trzeba sobie tutaj klikać, trzeba sobie tutaj zerkać na te nazwy sygnałów, zobaczyć co z czym się łączy i wtedy w tej głowie zacznie to wszystko mieć sens, bo gdybyśmy mieli robić pomiary, to myślę, że te 4 dni, żeby to wszystko zrozumieć i naprawdę tak fest zadiagnozować, to wydaje mi się, że to mogłoby być za mało. Szczególnie, że też niektórzy w ogóle nie mają takiej wiedzy stricte elektronicznej i musielibyśmy zacząć od podstaw totalnych, jeśli chodzi o taką elektronikę, a na to po prostu nie ma też do końca czasu. Stąd zawsze polecam, siedźcie w tym ZXW czy tam JC jak najwięcej, klikajcie sobie to, sprawdzajcie tutaj, po prostu patrzcie na te schematy i naprawdę to wszystko po prostu wchodzi do głowy, tylko trzeba z tego korzystać. Dużo rzeczy można zrobić na czuja, dużo rzeczy można na czuja nawet zrozumieć, patrząc na nazwy tych sygnałów. I już nam się trochę gdzieś tam otwierają oczy, tak? I jak dużo rzeczy ze sobą jest połączonych. Dobra, zostawiamy w spokoju tą górną połówkę. Patrzymy na dół. I chyba wydaje mi się, że tutaj to będzie ten nasz strzał w dziesiątkę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Oczywiście nie chcę też streama za szybko skończyć, ale... będziemy bawić się. Dobra, lecimy teraz tutaj od czytnika SIM w dół i na tym się skupimy. Dobrze, Mariusz, łapa w górę. Super, super. Przypominam o zbiórce na dzieciaki, słuchajcie. Pamiętajcie, że te pieniążki pomagają. Pamiętajcie, że te pieniążki są dla innych. To nie są pieniądze dla mnie. Nie piję za nie. Nie wlewam do Subaru paliwa. Chyba, że przelejcie na tą drugą zbiórkę. Wszystko idzie na dzieciaki. Dzisiaj przelaliśmy dla Krzysia Suchedniowa 5481 zł. I są to pieniążki uzbierane tak naprawdę przez ostatnie chyba 2 live. JC Drawing. A Stanisław, mówisz o rebalu połówek, czy mówisz o... rebalu o słapie całym, bo tu rebal już był robiony wstępnie. Co prawda nie przeze mnie, ale NTC Radio BB, to nas nie interesuje na razie. BT to bot speaker, to też jest od Bluetootha i o speak to speaker amp też nas nie interesuje. Dobra, i tutaj mamy już bebekowe jakieś sygnały. Kurde, i znowu to liczenie tych sygnałów. Ja pierdzielę. Od tego raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu mamy open line'a. Nie, jakby to były połówki, to już bym to zrobił dawno, nie mierzyłbym tego. Może tak być. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 powinniśmy coś tutaj mieć, 0, dobra, zgadza się. I tu powinniśmy mieć open line'a, no i mamy open line'a. Także tutaj ciężko będzie coś stwierdzić. Ale to nie będzie w ogóle ten sygnał, który nas interesuje. I potem tak. Już polecimy sobie od niego, będziemy się nim sugerować. Czyli od tego
sygnału mamy tak, po skosie. Mamy po skosie coś. 06, okej, okay. Myślę, że można to uznać za jakiś margines błędu. Potem mamy tu po skosie, też jest ok. I teraz sobie będę, przycisnę go mocniej, będę widział, że na nim skończyłem. To jest w tych pomiarach upierdliwe, że patrząc tu na to wszystko, ja to jestem ślepy w ogóle. Wulan. A ja jeszcze chyba coraz bardziej ślepy jestem. O, ta nas linia interesuje też. Nie, już się pogubiłem i tak, kurwa. Mam isoketa, ale chyba już to było sprawdzane też w isokecie. Czyli mamy tak, tego wariacika i to jest gdzieś kulka... Gdzie jest masa? Tu jest masa ostatnia. A potem raz, dwa, trzy, cztery. Tak, tu jest masa. Dobra, czyli ten nas interesuje. Tu mamy 0,6. Ok. Chyba, że mnie Roberto kłamał. Czyli te cztery nas interesują. Dwa, trzy, cztery. Potem tu będę mieć masę, zgadza się. Tu będę mieć wartość, jest. Tu będę mieć wartość, jest. Cyk, open line, dobra, zgadza się. I naprzeciwko open line'a, dobra. Potem masa, jest ok. Cyk i cyk. No i zgadza się. O, witać, witać. Powitać. No to tutaj mamy teoretycznie wszystko dobrze. Tutaj sobie przypomnę, czy tutaj coś było, nie. Wulan, wulan. To nas nie interesuje. Tutaj to chyba tak daleko też nic nie było, z tego co pamiętam. Dobra, sprawdzamy ten dół. Dół, 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 czyli mamy tak. Masa, masa. Masa. I potem jest masa, czyli tutaj powinniśmy mieć dwa open line'y. No właśnie. Dwa open line'y. PCIA, AP, tu BB. No tak, teraz weź to. Weź to sprawdź. Weź to sprawdź. To są, to jest akurat JC, JC drawing. No i to jest problem, że tych nie ma za bardzo jak sprawdzić tego. A to wszystko przechodzi przez te kondensatory, które są tutaj. W sumie to można byłoby sprawdzić, bo powinno to być połączone z nimi. Dobra, jest. Dobra. Tu mamy kolejne. Tu wszystko nam się zgadza.
Romantyczny psychopata streamowałem, ale nikt tam tego nie oglądał, także odpuściłem. Wiem, wiem. Stanisław, posprawdzam już z ciekawości wszystko, bo powiem szczerze, że dla mnie to też taka będzie trochę odskocznia, żeby sobie jakieś już robić rzeczy. I 2 CGP from Halen, BPP Core, UART. GPO, GPO, UART, UART, GPO, tutaj nic nie ma, PP Strobe, Driver, VDD Main, NFC Antena. I lecimy tak. Amux, Strobe, GPO, taki, sraki, buraki, PPB, mu reset. Kurde, jak się okaże, że to są połówki źle zlutowane, to normalnie ubije. Na Twitchu też założyłem. Na Twitchu streamowałem ostatnio, nie było cię chyba. Mam na Twitchu założony profil. I streamowaliśmy, ale tam się nic nie działo. Przemierzymy tą górę jeszcze. Czyli tak, maska. I teraz tak. Tu się zgadza. Tu się zgadza. Tu się zgadza. No wiesz co? Chyba mnie namówiłeś. Kurwa. No cholera, wszystko działa. No i co się okaże, że źle polutowane połówki były i ja siedzę tutaj po prostu po chusteczkę. O, Mysza, to musisz poczekać chwilę. A! Dziwne, nie wiem dlaczego. To Mysza, i to łapa w górę oczywiście, bo teraz widzę, bo jak nie usłyszałem, to nie spojrzałem na ekran. Mysza, łapa w górę oczywiście od ciebie. Znaczy od ciebie, ode mnie, dla ciebie. Już mówię, mam mózg po prostu kwadratowy po dzisiejszym dniu. Także wybaczcie mi ewentualne jakieś moje gafy językowe. Czemu dzwoni do mnie jakiś telefon o tej porze? Halo? O, witam. Dzień dobry. Ale my nie mamy piwnicy. Nie ma piwnicy, nie, bo mi ją zabrali. Była, ale okazało się, że 20 parę lat temu ktoś się zamienił i mi po prostu zabrali mi piwnicę. Także nie ma tematu. Tak jest, dokładnie tak.
Dobra, dobra, właśnie myślałem o tym wczoraj i tak właśnie myślałem, muszę to wszystko popodliczać i podeślę pani wszystko. Dobra, i proszę mi pani, co jeszcze prośba jedna ogromna. Jeśli nie będę starał się to wysyłać może na bieżąco te rachunki, proszę mi przypominać, jakbym nie wysyłał pani, dobrze? No, też mi się tak wydaje, niż to się potem zbiera. Tak jest. Super. Dobrze, dobrze, w porządku, dziękuję. Do usłyszenia. Dobra, jestem. Przepraszam za niebycie na chwilę, ale musiałem, wyszło, wyjść. Nie, pani od mieszkania, która jej wynajmuje. Była informacja, że trzeba piwnicę usprzątnąć i... My nie mamy piwnicy. Kurczę, myślę, czy... Czy by to siadło, ale ciekawe, czy on złapałby zasięg... Czy on by złapał zasięg w podstawce testowej? Nie mam doka chyba żadnego, żeby zapiąć. No nie, mam. No może spróbujemy? No w sumie zobaczymy. Może złapie zasięg. To zróbmy tak. Żeby nie tracić czasu na kulkowanie, bo z tym może być różnie. Czy biorę baterie i chyba nie mamy żadnych reklamacji. Powiem szczerze, nikt mi nie zwraca uwagi na to, ani ja nie dostałem jakichś takich chyba informacji, że jakieś tam powroty czy coś było. Także wydaje mi się, że wszystko jest spoko. I teraz soket do 11 Pro. Where are you? 11, iPhone 11. Znowu mi go podwędzono. Dobra, 11 Pro musi być na dole. Znowu muszę was zostawić, także chwilkę poczekajcie, lecę po soket i będziemy testować. O, i te hotfox, łapa w górę. No dzisiaj te donaty, jak nie rozdają, to nie wpłacają. Rozumiem to trochę, rozumiem to dobrze. Tak, dziękuję za każdą wpłatę, którą dostajemy, bo naprawdę te pieniążki pomagają. Ale no nie mogę oczekiwać od was, że będziemy co streama zbierać 5000, chociaż byłoby to po prostu super rewelacyjne. Ale też powiedzmy sobie szczerze, że nie jest łatwo, a żeby coś teraz zarobić, to też trzeba się narobić. Astrobot. Lubisz krzesło moje, mysza? Rozłączam mnie z Wi-Fi. Jaki to telefon? Powiedz nam, jaki to telefon, to może będziemy wtedy w stanie pomóc. Podczyszczę trochę to. Ten e-socket jest taki już trochę zmęczony życiem. Damy mu trochę szczęścia.
teraz jeszcze tak. Kurde. Dropy nagrody, portfel subskrypcja. Dlaczego nie? Jak tutaj zrobić? Przecież ja to robię. Transmisja. No przecież odpalałem to. Jak to odpalić? Narzędzia transmisji? Nie. Linie się zgadzają, linie są wszystko ok. Teraz będziemy sprawdzać, tylko chciałem na Twitchu odpalić tą transmisję, ale nie wiem jak to zrobić. Nie pamiętam, coś mi się pokićkało? A, to tutaj było, dobra. Tak, mam to. Mam to, sekunda. O, jestem, widzę się, dobra. Kurde, włączymy tą transmisję, zaczynamy. Dobra, no dawaj. Pewnie, że tak. Słuchajcie, odpaliłem na serwis 24.pl na Twitchu. Możecie znaleźć nas i klikajcie tam lajki, klikajcie subskrypcje. Klikajcie jakieś dziwne inne rzeczy. Twitch to będzie. Potem OnlyFansa założę. Będę sprzedawał zdjęcia stóp. Dobra, to mamy. I teraz tak. Czego w życiu potrzebujemy? Potrzebujemy tego. I żeby nam się tel nie resetował, to wydaje mi się, że będzie potrzebny. Co będzie nam potrzebne? Włącznik. Dobra, może zdążymy to sprawdzić przed. Przed zresetowaniem się. O, pojawiło się. Mysza. Bardzo z opóźnieniem, nie wiem dlaczego. To jest. Od 11 Pro? Nie. Nie zgadza mi się to. To czemu ja tutaj mam? Oczywiście, że to nie to. To dupa. Dupa, nie mam. Wow, coś tu wjechało, jakieś dźwięki.
O, jest, romantyczny psychopata. O kurczę, 5 widzów na Twitchu. Ale jest fame. Oczywiście główna transmisja jest na YouTubie. Wiecie co, muszę wyciszyć trochę te dźwięki, żeby nie gadały. Poczekajcie, dźwięk. Kontrola dźwięku. Oż kurde. Głośniki. Dobra, powinno to działać w ten sposób. Dobra, tutaj sobie wyciszę co najwyżej. Żeby tak nie strzelało to. Nie zrozumiałem, o co chodzi z tym PODO 11 dostałeś. Bo nie zrozumiałem na początku, o co chodzi. Dobra, spróbujemy bez. Może ruszę zasięg. Kto wie. Chociaż szczerze powiem, że wątpię. Kable. Zerknę gdzieś tutaj, czy przypadkiem się nie wala mi jakiś. Nie wala mi się jakiś dok, ale chyba. Chyba nie mam tego na miejscu. I z tym będzie problem. Jakiego mam Apple Watcha? Rozbitego. Znowu. Nie wiem, czy to widać, ale tu jest pęknięcie, tu... O, teraz lepiej widać. Także jest rozbity. To jest Apple Watch 4 i jest znowu dead. Ja to się... O, siema Zembol na Twitchu. Ja się totalnie nie nadaję do... Do tego. Z tym zasięgiem będzie... Ciężki temat, nie? Zresztą... Kurde. Siema. Powiem wam szczerze, że słyszałem jakieś takie cyknięcie chyba w tym górnym głośniku. A to jest taki mechanik, całkiem spoko. Może mi się, chyba mi się wydawało. Błąd połączenia. Kurde, dok mi jest potrzebny. Skąd ja mogę wziąć teraz doka? O! Jest! Nie wiem, czy działa, ale jest! Chyba jesteśmy uratowani.
Wszystko się znajdzie w tej firmie. Firma bidna, ale solidna. Może teraz będzie prościej. Dawaj, kochanie, zadziałaj. Na Twitchu. Jeden widz. Cycków nie mam. Nie mam co pokazać. Okej, odpalamy. Zobaczymy, czy teraz to będzie działać. No i czekamy na zasięg. Na razie jest zasięg dead. O, Wi-Fi Riffi podłączyło. O, to powinno po Wi-Fi Calling zapalić. Co to są ten dźwięk taki? Tłuczonego szkła. Zadziałaj. Dawaj. Błąd połączenia. O! Jest zasięg. Kurde. Czekajcie, muszę nim zadzwonić jak telefonem. Czemu się głośnik włączył? Nie chcę głośnika. Halo, halo, Warszawa. A czemu teraz głośnik jest włączony? Jak ja nie chcę tego głośnika, jak nie ma dolnego głośnika, to jak ja mam to zrobić? Nic mi to nie daje. O! Halo, halo. Skrzynka pewnie ta. Odbiorcza, ale nic nie słyszałem oczywiście. Kurwa, nie chce mi się słapa robić. O, o. Halo, halo? Nie. Nie słychać nic nadal. Jest... dead. Dead jak był. Czemu jeszcze mi zgasł ekran? Wygasiło go już, nie chcę go odgasić. A nie, on się chyba zresetował teraz. Pamiętamy, że nie mamy włącznika. Kurde. Damy mu jeszcze chwilę, niech się znowu podłączy. Spróbujemy jeszcze jedną próbę zrobić. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale... jeśli mam być szczery, to... is dead.
Cały czas. No zdecydowanie nic nie słyszę. A dobry dysk masz wpinany w ten socket? W sensie, czy na pewno taki, który obsługuje Mac? Sam w sobie głośnik jest sprawny. Połówki teoretycznie przemierzone. No to teraz zostają dwie opcje. Albo robimy Cool King Basebandu. Jest cisza, jak Maciem zasiał. Albo robimy Rebel Basebandu, bo nie było go robionego. Ani by miał być. Pierwszy minus. A druga sprawa. W ustawieniach dźwięk jest, normalnie na YouTubie dźwięk jest, na głośno mówiącym dźwięk jest, a nie przełącza na ten górny głośnik normalnie w czasie rozmowy. No na razie jest dwóch widzów na Twitchu. Także to mamy na razie odpulone. Powiem tak, najszybszym sposobem, żeby to naprawić, jest swap dolnej połówki. Już zrobiłem tak kilka sztuki. Nawet w jednej się męczyłem, pamiętam. Wymieniałem wszystko, aż w końcu zrobiłem swapa i ruszyło. Tylko powiem wam szczerze, że to nie jest chyba dla mnie godzina na swapa teraz. Myślę teraz, jak do tego mądrze podejść. Bo z tym szybkim swapem to chyba będzie ciężko. Tak. Tak, Narek. Sprawdzaliśmy wszystkie te linie. Wszystko, co związane z basebandem, było sprawdzane i wszystkie wartości się zgadzają. Myślę, Warszawa, jak to mądrze teraz zrobić? Kurde, jak zrobię rebal tego rebel basebondu, jakbym tego basebonda zrobił, no tak naprawdę jakbym zdjął już ten baseband, zrzucił sobie Wi-Fi. Chociaż Wi-Fi to mogę unbinda zrobić tak naprawdę. Ale dla świętego spokoju i byłoby ogarnięte. Dobra, zrobimy tak. Faktycznie, zrzucimy sobie baseband, zrzucimy NFC, zczytamy sobie EEPROM, albo nawet nie zczytamy, po prostu zostawimy go w spokoju, potem sobie zaczytam. Czyli zdejmiemy baseband, NFC i Wi-Fi-ka, zakulkujemy je. Jezu, sorry, nie wrzuciłem wam obrazu. Czemu się sfrizował obraz? A jutro może w ciągu dnia, aczkolwiek zawsze tak mówię, ja tego nie zrobię. Jutro w ciągu dnia postaram się zrobić wam transmisję z wlutu ewentualnie tego. Ja pierdziel, ile ja mam roboty do zrobienia, wy sobie nawet nie wyobrażacie. Czemu to zamula znowu? Kurwa. Wszystko nie tak. Po prostu najlepiej tak bym tu siedział non stop, po prostu 24 godziny na dobę. To byłoby chyba wtedy ok ze wszystkim. Czekajcie. Zębol, jestem od 7 rano w pracy. Umrę tu zaraz na wizji. Jak chcecie zobaczyć trupa na wizji, to będę robił swapa dzisiaj jeszcze 2 godziny. Nie mam na to, naprawdę nie mam na to mocy.
Przygotujemy część, ile się da. Postaram się jutro rano odpalić jeszcze. Dobra. Teraz tak. Nagrzewamy sobie wstępnie płytę. Damy mu chwilę. Niech się trochę nam zagrzeje. I będziemy odklejać baseband, baseball. Twój serwis. Siema, dzięki za wpłatę. Łapka w górę dla ciebie. Myślę, że niedługo, ale no to jeśli miałby być na live, to musiałby być w przyszłym tygodniu. Nie ukrywam, że chciałbym pokończyć takie trochę starsze rzeczy, bo przyszły tydzień mam szkolenie, także wiem, że totalnie nie zrobię niczego. Schubert, tak, znaczy głośnik nic nie da, bo głośnik działa, głośnik na YouTubie normalnie działa, nie działa tylko w momencie przełączania na rozmowę, czyli problemem jest jakaś linia komunikacyjna. Lub ewentualnie jakieś połączenie tutaj. Tylko też pytanie, bo ja wiem, że najfajniej jest naprawdę znaleźć taką bezpośrednią przyczynę, tak? I bym stwierdził, o, uszkodzone jest pole to i to i to przez to, tak? Ale na to trzeba mieć czas, żeby to robić. A ja nie mam już na to czasu, bo ja muszę tą naprawę już skończyć, ona już dawno powinna być oddana. Szczególnie, że to wróciło do nas, także po prostu w takim przypadku najszybciej i najpewniej, no dzisiaj chciałem z wami trochę pomierzyć i faktycznie, żeśmy trochę tutaj podiagnozowali, pomierzyli, ale tak naprawdę no tutaj takim najszybszym sposobem, żeby wykluczyć większość bolączek tej płyty jest po prostu no słab dolnej połówki. I w 90% przypadków on po prostu pomoże i na tym się naprawa skończy. Gdybym miał tylko ten telefon do roboty, albo tam wszystko byłoby porobione i byłbym, jak to mówię, terminowy, to spoko, ale jak u nas leżą te telefony bardzo długo, to no po prostu nie ma czasu czasami na takie dociekanie, co jest konkretnym problemem, tylko bardzo, w ogóle bardzo dużo serwisów, nawet tych zagranicznych, no po prostu słapuje połówkę, bo szkoda na to czasu. Tak naprawdę jest, jakby siąść od razu do tego i po prostu zrobić swapa, no to jest godzinka czy tam półtorej, tak z takim spokojem raczej, nawet krócej, i temat jest ogarnięty. Szkoda czasami to mierzyć, sprawdzać, cudować.
Wiadomo, jakieś podstawowe pomiary warto zrobić, żeby nie robić słapa niepotrzebnie. Ale też czasami nie ma po prostu co się za bardzo tutaj ogarniać. W sumie to tutaj nie mam co się tak spinać trochę z tym czyszczeniem, bo ta płyta i tak idzie w śmieci. Także powinno tyle wystarczyć. Bozdut, nie pan, bo na pana trzeba mieć wygląd i pieniądze, ja nie mam ani tego, ani tego. A drut kupuję na AliExpress. Powiem szczerze, wychodzi tam chyba 60 czy 70 zł za 2 km drutu, 500, także nie do przejedzenia to jest. Nie do przejedzenia. Tego wariacika. Czyli tak, Wi-Fi, Rifi mamy zdjęte. Wi-Fi mamy zdjęte, baseband jest zdjęty i jeszcze NFC by nam się przydało. Chodź tutaj. Jezus, mi się nawet ręka trzęsie. O! Gdzie ty jesteś? A, tutaj. Chodź tu, bo tutaj chcemy klientowi, żeby klienta Pupeja miał. Dobra, działa. I teraz tak, to sobie schłodzimy. To niech się tutaj chłodzi z boku. A my w tym czasie sobie wyczyścimy i przygotujemy do wlutu układy. Potem tak naprawdę zostanie mi tylko przygotowanie nowej płyty do zrobienia tego. O, będę kichał. O, będzie na kielicha zaraz.
oczyścimy plecioną. Nie, frezarką nie ma sensu tego robić, szybciej będzie wylutować. Raczej frezarkę mam pod procesory, w sensie bardziej pod RAM w procesorach niż same w sobie procesory. Mam teraz dwie dwunastki do zrobienia RAMu, także, znaczy prawdopodobnie RAM. Ricardo 94, dobry, dobry. Widzów jeden na Twitchu. Na czym stanęło? Nie wiem, na czym skończyłeś, także musisz powiedzieć, to ci wtedy pewnie tej chłopaki powiedzą na ten. Zobaczcie, jak dużo jest pól na basebandzie takich przyśniedziałych. Trochę się zastanawiam, czy to jednak nie wina kulek pod basebandem. A już nie będę się chyba nad tym zastanawiał, bo i tak wylutowałem Wi-Fi, i tak wylutowałem wszystko, także najszybciej po prostu będzie to dokończyć, wrzucić nową płytę, zapomnieć, wyciągnąć wnioski na przyszłość. I powinno być lepiej. Zastanawiam się tylko, czemu tak długo trwało, ale... O, co nie mówicie, że jest ten miernik cały czas? Trzeba go stąd zginąć. Co tu się odpierdziela? Słab, będzie słab. To, co tygryski lubią najbardziej. Słab połówek, drugich albo i nie. Czyli to mamy zrobione i jeszcze zostało nam NFC. E-Proma sobie zaprogramujemy programatorem, także nie będę go ruszał. Tylko do tego będę musiał jeszcze podczyścić delikatnie płytę na, znaczy pola na płycie głównej, żeby mi programator złapał to. Jeszcze zaczyścić, w sumie to dobra, nie będę jej chłodził, tylko podgrzejemy z powrotem tą płytę. Będzie łatwiej mi ją wyczyścić, bo inaczej jak programator dobrze nie złapie, to będę musiał przerzucać go ręcznie. A to jak zwykle jest ryzyko, że nam poleci w kosmos. Oczywiście jak jesteśmy uważni, to nam nigdzie nie poleci, ale ze względu na to, że robię to ja, to zdarzyć się może wszystko.
Ale się światło odbija od tego wariata. Tu widzę dobrze. I tutaj też chyba widać dobrze. Siema, siema. Co się dzieje? A dzieje się swap 11 Pro. Swap dolnej połówki, żebyśmy odzyskali dźwięk z głośnika w czasie dzwonienia z tego telefonu, bo nie chce z nami w ogóle współpracować, a pomiary niby wyszły dobrze, ale kto wie. Kurczę, no sheet A10, A9 mam 50, a na co mi te tych sheet? Skąd one się w ogóle tu wzięły? A A13 zostało mi po prostu perfidnie zajebane. O, dziwne, nie wiem czemu tak jest z przymu. Lecę po sito. Pilnujcie tutaj streama, żeby nikt nic nie ukradł. Za chwilkę wraca. O, Sławek, łapa w górę, dalej, żem trafił. NFC. Chyba z tego co pamiętam, to Chińczycy zapomnieli, po macoszemu potraktowali NFC na tych sitach. Stwierdzili, że nikt tego nie wymienia. Tak. I chyba od PMIC zawsze mi podchodziło. Tak jest. No nic. Trzeba sobie jakoś radzić. Uś, pasta mi się kończy. To po co cały czas działa? Drży tego ryja. O, to żebym tej pasty kurwa wziął jak dla słonia. Zmęczenie materiału standardowo. Zmieniłem sobie Sugona, ale ja już odpowiadałem na to, na AliExpress. 2 kilometry, chyba 60 czy 70 zł.
0,05. Także ja widziałem tą wpłatę i na to pytanie wydaje mi się, że odpowiadałem. Siema, siema, Łukasz. O jest, najgorsze. Siedzi. Powinno być dobrze. Czyli teoretycznie NFC mielibyśmy z głowy. Chodź, to jest kubańca. NFC mielibyśmy z głowy. To jeszcze je trochę. Pensety się nadają. To już do tarcia szanu. NFC odkładamy na bok, żeby nie zgubić. Basement. Już bez znaczenia. Czy w ogóle czyste jest to sito? Nigdy w życiu. Po co wyczyścić sito? Pasta 180. I lecimy. Jezu, jakie krzywe sito, ale krzywe sito, o kurwa, to się to spierdolił. Spektakularnie po prostu. Oh my god. W tej chwili Quicka. Zamieniłem Sugona na Quicka. Bo kupiony był teraz nowy Quick 861. Także Sugon leży sobie gdzieś tutaj. W ogóle mamy trochę nadwymiarowego sprzętu. Mamy chyba ze 3 zasilacze laboratoryjne. Hotów to chyba mamy też ze 3 do sprzedania. Nie wiem, czy tutaj ze 2 mikroskopy by się nie znalazły na sprzedaż. Jakiś podgrzewacz.
Ale to sito jest paskudnie krzywe. Jakie krzywe jest w tym górnym lewym rogu. My God. Jak mi tutaj się podniosło. Zobaczymy, co to będzie pod spodem w ogóle. Damy mu jeszcze chwilę. A już to widzę, że to będzie... Tragic. Nie, dobra, nie jest źle. Brakuje tylko kilku. To te niech se siądą. Zostały tutaj? Tak, zostały. Hamidła paskudne. Nie, aż tak biedny nie... Jezus, spodziewam się co innego. Aż tak bogaty nie jestem, żeby rozdawać sprzęt serwisowy za wpłat. Aż tak nie bardzo. Niestety. Może kiedyś. Ale... Tyle, co mogę dać, to i tak daję. Kurwa, wyskoczyły mi kulki. Zaraz powiem. Muszę tutaj nadzorować to dziadostwo. Nie wiem, czy nie zrobiłem czegoś bardzo głupiego. W ogóle to sito. No już chyba nie myślę. Mój mózg jest w fazie wyłączenia? Nie, nie wyszło źle. Dobra, siedzi wszystko. Zasilacz jednego mamy cały czas z Tamosa. Chyba dwa będę miał. Korady 3005. Nie wiem, czy jakiś Quick 861 by się nie znalazł. Sługon chyba 3602. Nie wiem, coś jeszcze na pewno by się znalazło. Zobacz, muszę zrobić inwentaryzację takiego sprzętu serwisowego. Co jest nam niepotrzebne, bo po prostu zauważyłem, że tak dużo rzeczy mam zdublowanych albo nawet z po trzy czasami rzeczy. Misik, nie wiem. Na razie mówię, że prawdopodobnie będę miał do sprzedania. Muszę to wszystko siąść, sprawdzić, co jest na pewno do sprzedania, w jakim to jest stanie, czy to jeszcze działa. Znaczy działać to na pewno działa. No i ewentualnie ile bym chciał za to wziąć. Także muszę sobie zerknąć na cenę jakieś w tym momencie, bo to też się trochę pozmieniało. I wtedy ewentualnie będę decydował. Na ten moment prawdopodobnie wszystko będzie wystawione na grupie naszej facebookowej, czyli Serwis 24 Grupa Wsparcia. Także jeśli by coś miało być do sprzedania, to raczej wydaje mi się, że tam trzeba będzie szukać. Plany na ekspansję, milion osób serwisujących. Ja chyba to odpuszczam. A miałem na testach fajny sprzęcik. O, tutaj mi się skubana połączyła.
trochę solder maska mi się zjechała, ale chyba to wszystko z masa, także dużo masowych jest. Nie powinno to mieć wpływu żadnego na funkcjonowanie tego. Myślałem, że zgubiłem baseband. Dobra, czyli tak, jednym słowem. Zrobiliśmy, zakulkowaliśmy układ Wi-Fi, zakulkowaliśmy baseballa i zakulkowaliśmy NFC. Czyli te trzy układy mamy zakulkowane i gotowe do swapu układów. O. W ten sposób. Tylko jeszcze musimy odczytać EEPROM basebandu, a EEPROM basebandu jest w tym momencie na płycie. Czyli tą płytę jeszcze wezmę i wyczyszczę pola tak, żeby programator mi załapał. Te układy sobie wrzucę na boczek. I jeszcze wyczyścimy delikatnie z tego kleju tutaj sufiastego. O, ale mi zeszło. Większość kleju została, zobaczcie jak fajnie wyszło. Większość kleju została na układzie, także... Tak naprawdę nie ma dużo do czyszczenia i nie powinno to sprawiać większego problemu. Muszę się przyzwyczaić, bo ten hot troszeczkę chodzi inaczej niż ten sugon. Może tutaj to nawet zrzucimy ten klej. W ten sposób, może nawet ręcznie. I tak, kapka topnika, proforma jeszcze damy trochę ceny niskotemperaturowej. Trochę kaliber, żeby się nie pierdzielić z tym. Plecione. Znaczy może nie łatwiej, ale nie mam jeszcze tak nie miałem czasu sprawdzić tego tak fest. I muszę sobie zrobić odciąg, już przygotowałem sobie taką rureczkę, muszę ją podłączyć pod odkurzacz. I jak będę miał zrobione tak, że będzie mi to od razu wciągało ten cały pył, to możliwe, że faktycznie będzie to dużo wygodniejszy sposób. Na pewno nie przegrzewamy płyty i nie ryzykujemy, że na przykład, nie wiem, urwiemy pady czy cokolwiek z tego. No plus to grzanie, tak, że jednak ta temperatura nie występuje tutaj. Także na ten moment po prostu za krótko sprzęt testowałem. I to jest tak samo jak z polerką. Słuchajcie, zrobiliśmy tam dwa wyświetlacze dla testów. No i nie mam czasu, kiedy przetestować. Zresztą nie mam żadnego telefonu na sprawdzenie nawet, bo nie rozgłaszaliśmy się, bo chciałem na razie się pobawić. I w sumie to do was teraz pytanie jest. Właśnie, miałem to w sumie rzucić na z tego, ale mogę powiedzieć. Słuchajcie, chętnie, jeśli chcecie się pozbyć rys z telefonu, macie na wyświetlaczu jakieś rysy, to Lordu Kurak, Lord Kurak, siema, łapa w górę dla ciebie.
Jeśli macie jakieś telefony, które mają rysy, tylko iPhone'y, tak? Mam formy do wszystkich modeli, po 14. Czyli jeśli macie jakiegoś takiego ściochranego iPhone'a, któremu nie chcecie wymieniać wyświetlacza, a chcecie, żeby zrobił się ładniejszy, to chętnie za cenę wysyłki 10 osobom, które się zgłoszą z hasłem, pierwsze 10 osób, które się zgłosi z hasłem serwis20 super do nas na maila, to za cenę wysyłek w dwie strony lub ewentualnie wy wyślicie, a tam paczka zwrotna paczkomatem to wam wyślemy, chętnie wam za friko i za frajer, za to, że sobie zrobimy shorty i zrobimy sobie reklamę z tych wyświetlaczy, chętnie wam te telefony wypolerujemy. Także powtarzam. Pierwsze 10 osób, które do nas napisze serwis20 jest super na naszym, na naszego maila, może być bok@serwis24.rg i powoła się na tego streama, to zrobimy wam 10 telefonów marki iPhone na polerce za darmo. Także kto pierwszy, ten lepszy. Jak ktoś ma jakiegoś iPhone'a do ogarnięcia, to możemy spróbować. Maćku, tył też można polerować. Mogę spróbować. Jeśli chcesz, to mogę wrzucić na polerę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nic nie tracisz. Wiesz co, Damian, pomaga. Naprawdę. Jeśli masz taki telefon, to mogę chcieć. Tylko nie wiem, czy do 6 mam formę. Do 7 mam formę. No, chyba w sumie to jest ten sam rozmiar. Tak mi się wydaje. Musiałbym to zobaczyć. Ale bezpiecznie będzie od 7 w górę. To na pewno mam każdy model. Jeśli jest na gwarancji, można wysłać. Można wysłać. Ja to zabezpieczam. Tylko mam nadzieję, że nic nie zepsuję. Myślę, w tej chwili nie mam żadnych iPhone'ów, ale może tutaj któryś z chłopaków z czatu może coś ma na sprzedaż. Kurde, no programator też mi zajumał. Sprawdzimy, czy odczyta nam go. Jeszcze chwila, dajcie mi sekundkę. Jeszcze przyjdę z programatorem dla świętego spokoju. Programator, już go tu wyciągam. I teraz tak. Podgrzewacz w sumie możemy już wyłączyć. Kurczę, no chyba mam formy do 6 w sumie. Marian, łapka w górę dla ciebie, dzięki bardzo. Słuchajcie, mamy 2200, przyzwyczaiłem się do ostatnich zbiórek. Mamy 289 zł 29 groszy dzisiaj. Pamiętajcie, że wyzerowaliśmy zbiórkę, przedaliśmy się Krzysiowi z Suchedniowa 5481 zł, czyli pieniążki, które uzbieraliście przez ostatnie dwa live'y. Od początku roku chyba przelaliśmy już 20 tysięcy. Nawet bym powiedział, że chyba ponad 20 tysięcy złotych przelaliśmy od początku roku na jakieś takie aukcje charytatywne. To wszystko dzięki wam, także bardzo dziękuję. Jeśli dzisiaj byśmy jeszcze dobili tą stówkę, żeby te 400 zł było, a idealnie byłoby 500, to byłoby naprawdę rewelacyjnie, ale oczywiście nie namawiam do niczego, niczego nie oczekuję. Ale fajnie by było skończyć dzisiejszego live'a jakąś taką okrąglejszą kwotą. Pamiętajcie, że to wszystko ma pomagać. A ja w tym czasie podłączę tego wariata. W sumie ciekaw jestem, czy z WJC go odpalimy. W sumie używam go zawsze tak jako taki standalone, ale może byśmy pod WJC Repaira go podłączyli i zobaczymy, jak zagada. W sumie nie miałem okazji, nie robiłem tego jeszcze. Także pamiętajcie o tych telefonach, wysyłajcie na regenerację, zrobimy jakiś fajny, ja mam w ogóle już zrobionego shorta, znaczy materiał pod shorta na
polerkę, ale nie mam czasu zmontować. Tak samo jak nie mam czasu zmontować też z regeneracji wyświetlacza shorta, naprawdę dużo fajnego materiału. Nawet mamy zmrażarkę do ekranów. 180 minus 180 stopni Celsjusza. I też nie mam czasu tego zmontować. Wirusiasty, tak, mamy Refoxa AP20 bodajże. Nie, nie próbowałem. A to nie, ja to szybko zrobię w tej aplikacji YouTube'owej, tylko po prostu nie wiem kiedy. JC, dam wam podgląd na pulpit. Pulpit, Warszawa, skup się. A nie, w sumie aplikacja nas interesuje. JC Repair, o. Też jaki wielki wyszedł. Dobra, nie będzie tak. Podpięty? I w czym to się znajdzie? JC Chip Repair. Readphone. BGA. Chyba w chipie tutaj powinno to być. Widzi chipa, ale czy go tutaj widzi? Not connected. Czyżby go nie widziało? Nie znajdzie się tutaj nic? To nie, ale tu chodzi o to. Nie wiem w ogóle, czy to odpala ten programator, czy on jest w ogóle do podłączenia, czy on ma komunikację jakąkolwiek. W sumie to nie słyszałem, żeby coś gadał. Coś powinien. 6 minut. Czy driver zainstalowany? W sumie to nie. No ale nawet nie ma tutaj. A BB Box? To jest zainstalowane na 100%. CH to jest. Nie, zainstaluję na wszelki wypadek, ale wydaje mi się, że nie, coś po chińsku zagadało. Nie, tutaj chyba nic. Chyba to nie działa. Tutaj to powinno być. Not connected. No to nie, to tutaj zdecydowanie nic się nie dzieje. Chyba że jeszcze sprawdzimy drivera na wszelki wypadek. Czy w ogóle widzi to pod komputerem, czy go nie widzi? Menadżer urządzeń. A nie, wisi. Faktycznie.
wisi. A tutaj jesteś, ty skubańcu. Chyba to jest to. Faktycznie. Będzie działać. To jest, kurde. Ja to jestem zawodnik, kurwa. Mózg. Mózg zlasowany po prostu. Mózg już jest wyłączony. Warszawa. Idź, człowieku, do domu. 450 godzina w pracy. Warszawa umarł na streamie. O, jest online. The device does not support use in this interface. Czyli on nie chce w chip ARIA jechać. New devices EPRM connect. EPRM. O, gada coś. Online. A teraz próbuję podłączyć EPROMa. Widzę, na wszelki wypadek to sobie go zreaduję. Read complete. BGA. Read phone. Chip repair. No chip. The device does not support use in this interface. Repair fitting. Czemu gadasz, że jesteś online, jak nie jesteś? No właśnie na niczym nie lecę. To jest problem. O, upgrade'uję coś, poczekajcie. Coś gada. The device is being upgraded, please do not on... O kurde! Wgrało się coś. Faktycznie. Latest version. No i co teraz? Ale nic się nie zmieniło. Chip, ok. To muszę teraz odłączyć i podłączyć. O. O. Chip repair. O, jest. Działa. Ale czat. Klikam detect. O, jest. Detected 11 baseband chip. O, zobaczcie, jak fajnie. Kurde, nie widzicie dużo. Poczekajcie, wezmę wam to okno, przesunę. O, tu będzie lepiej widać. I słuchajcie, ale czat. Mamy tutaj, fajnie nawet mamy oznaczone, w jaki sposób tu jest to. No dobra, no to bierzemy Rida. Tak wygląda EPROM. No i zobaczcie, i w tym kawałku tak naprawdę to jest maluteńkie, nie? Zobaczcie, na jakim adresie się kończy. Słuchajcie, to jest... no tu jest zapisany e-mail też telefonu, tak? Jeśli zgubicie ten układ albo go zniszczycie przed odczytem, no to jesteście dead. Czyli bierzemy teraz save. Ja sobie go tutaj pięknie zapiszę. Zapiszę sobie też 11 Pro Live, żebym widział. Oczywiście zrobię to normalnie ręcznie, ale no i super. Ale czat. Klik tu, check eBay. Co mi to daje? A, nie, nic mi to nie daje. Ciekawe, co znaczy repair. Wiecie co, wezmę, wyjmę tą płytę już, żeby nie ryzykować. Ciekawe, co się stanie, jak kliknę repair. Zreadowałem go? Zreadowałem.
O. O. Baseband chip. Fixed chip, no serial number. Baseband chip data repair 2. Baseband chip data. Skąd wie, jak to naprawić? A, dobra, 5S5C. Nie. Nie, nie jest napisane dla takiego modelu. Reaper 3GN error. Nie wiedziałem, że takie rzeczy da się robić. Ciekawe. A czek? A, dobra, to sprawdza pewnie to, co jest odczytane w, z tym, co odczytaliśmy, a co jest w tym. Upgrade? Co to znaczy upgrade? Nie, nie będę tego robił na wpiętym urządzeniu, bo nie będę ryzykował tego. No dobra, odczytaliśmy sobie baseband, EEPROM basebandu. Mamy go zaczytanego i potem nową płytę, jak będę programował, to zaprogramuję właśnie tym odczytanym wsadem i powinno mi to zadziałać. Taki jest przynajmniej plan. Taki jest plan. Dobra, 22.07. Trzeba się zbierać powoli, bo wydaje mi się, że mój zepsuty zegarek już mi mówi, że jest późno, bo mam nawet już włączone nie przeszkadzać. Słuchajcie, pokażę wam coś, co będę teraz robił, z czego będę robił materiał. To jest taki smaczek dla was, dla tych, którzy teraz oglądają. Ale ja nie wiem, gdzie tu jest e-mail. To ci nie powiem. On jest zaszyfrowany. Musiałbym to odczytać. To w heksie jest. Zobaczcie, pokażę wam, co teraz będę testował. Takie coś. Powiem wam, 300-watowy zasilacz, który naprawdę ma bardzo dużo fajnych możliwości, bo już trochę sobie go używałem i trochę się pobawiłem. Ma kable serwisowe, ma quick charge'a, możemy robić nim próbę zwarciową, można uwalać kondensatory uszkodzone teoretycznie. Można nim zerować baterie, cykle baterii, w sensie, że formatować można ogniwo tak jakby. Oczywiście jeszcze to wszystko odkrywam, bo instrukcja do tego ma chyba 20 stron. Można tym zasilać też Androidy. Bardzo fajnie pokazuje ładowanie telefonu, naprawdę pokazuje, jakim prądem ładuje. Bardzo szybko odświeża, prąd jest do trzech miejsc po przecinku. Także taki oto sprzęcik, jeszcze nawet da się to podłączyć po Wi-Fi z telefonem. Także bardzo fajne, dużo możliwości, wcale nie jest jakiś super drogi, a naprawdę bardzo fajne urządzenie. I powiem wam szczerze, że jak się sprawdzi, to chyba Rigol pójdzie w odstawkę, znaczy będzie sobie tutaj leżał, a będę się bawił tym, bo to robi fajne wykresy, naprawdę pokazuje super, z fajnym odświeżaniem, wykres jak napięcie, jak prąd się zmienia w funkcji czasu, tak? I po prostu fajny wykres pokazuje na przykład w czasie włączania telefonu, czy można wyłapać jakieś dziwne piki na przykład. No po prostu naprawdę fajnie to widać i fajny ten cały interfejs jest. Bardzo dużo możliwości, bardzo dużo jakichś opcji konfiguracyjnych. Także to urządzenie już niedługo, myślę, że jak dobrze pójdzie, to w przyszłym tygodniu powinien się pojawić materiał, normalny film z testem właśnie tego. Cena i nazwa jest tutaj i cenę można sobie sprawdzić w internecie. Także tak to wygląda i to będzie niedługo na kanale. A może i w Rigolu też pokazuję, ale nawet nie mam tutaj trzech miejsc po przecinku, bo muszę wykupić subskrypcję i dodatkowe pieniądze zapłacić. 100 euro chyba, żeby mi pokazywało trzy miejsca po przecinku, przynajmniej ten model DP711. Słuchajcie, kochani, dziękuję wam za dzisiejszego live'a. Może osób nie było wiele, ale było naprawdę fajnie. Zebraliśmy 289,29 zł na dzieciaki. Czy zrobił tą jedenastkę? Nie zrobił do końca, bo przygotowałem sobie rzeczy na swapa. Czyli muszę dobrać teraz drugą płytę główną i przerzucić sobie te zakulkowane już elementy na drugą połówkę. Jak dobrze pójdzie i nic się nie spierdzieli, to odpalę jutro live'a w ciągu dnia, żeby wam to pokazać. Także ci, co będą w pracy, to oczekujcie mnie gdzieś tam w tle. Jak zobaczycie, że serwis 24 nadaje, to znaczy, że będę. Prawdopodobnie wrzucę też linka od razu na... wrzucę też prawdopodobnie linka na naszą grupę serwisową Serwis 24, grupa wsparcia na Facebooku. I tam będzie też informacja o tym live'ie. Także jeszcze raz dziękuję.
300 zł prawie zebrane. Dla Krzysia dzisiaj przelaliśmy 5481 zł. Na następnym live'ie będą do zgarnięcia nasze super czapki i parę koszulek, także bądźcie ze mną za tydzień we wtorek o 19.15 i no i co? No i powalczymy, może jakieś jeszcze ciekawe rzeczy, a powiem wam szczerze, że kupiłem też parę takich gadżetów i oczekujcie też jakichś shortów z dziwnych rzeczy, które będę teraz w najbliższym czasie robił. Także jeszcze raz, do zobaczonka wszystkim, buziaki, miłego weekendu i do zobaczenia wszystkim na zlocie Raptusów 1 lipca. Naprawdę będzie fajnie i będzie wystrzałowo. Siemaneczko. Cześć.